Witaj, mężczyźni, z tej strony Trajano, w kolejnym odcinku z Horizon 4 na aplikacji Road to Physics 6 jako Imperium Inków. W ostatnim odcinku pokonaliśmy potężną, wielką wojnę domową, która z jednej strony była trudna, z drugiej strony nie, bo po prostu polegała na tym, że nie mieliśmy karabinów i jednym celem narodowym pokonaliśmy całą wojnę domową, więc aż tak bardzo nie było trudne. Więc teraz będziemy oczywiście już atakować, dlatego że seria bez wojen to jest nudna seria, dlatego nie cierpię modów Cold War. Ponieważ oni zawsze robią coś takiego, że dają jakieś mechaniki, które później człowiek się tam wiedzie, żeby kogoś zaatakować, to ileś tam, a później są minusy same. Bo to ma być bardzo realistyczne. Okej, tutaj mamy gospodarkę, więc wydaje mi się, że moglibyśmy już rozpocząć to, a znaczy się powinniśmy sobie poradzić z tym, więc powiedz wojnę. Bum. Okej, z tym powinniśmy sobie poradzić, to było takie, że powinniśmy sobie poradzić, że aż tak szybko nie pójdzie, po czym się okazało, że w jednej chwili po prostu przebiliśmy się przez to. Wydaje mi się, że dywilskie górskie. Jej! Brazylia nas lubi, tak. Dywizje górskie na tym etapie gry. No nie, w sumie już powinny być. Okej. Okay. Chciałem powiedzieć, na tym etapie gry dywizje górskie to one są po prostu P, ale to w sumie wiesz, dopiero co zaczęliśmy, więc tak. Claimy. Mamy jeden claim. No to okej. Więc nareszcie zrobimy sobie popeta. Z War Reparation. Uwielbiam popeta z War Reparation. Ciekawa nazwa. Okej, w takim razie czas zaatakować Argentynę. Argentyna już trochę łatwa nie będzie. Ale raczej nie będzie aż tak trudna. Musimy mieć 150. Okej, w takim razie Ekwador. Na razie produkuję w miarę mało tych dywizji, więc to też jest jeden z powodów, dlaczego nie mamy tego. Ale manpowerowo to stoimy, okej. Dobra, może agencję zrobimy. Okej. Myślałem, że po prostu ten lew się, że coś tak źle się zrobiło, ale nie, to zapewne został specjalnie wybrany. Okej. Czy kogo tutaj ma ciekawego? Mamy tutaj tego gościa. Jest nawet ciekawy. Mamy. Ten jest fajny, bo ma supply consumption. Ale wydaje mi się, że aż tak bardzo nie będzie nam potrzebne. Okej, niech idzie ta dywizja. W głównej mierze musimy po prostu tę dywizję trochę ich powiększyć, dlatego że one są naprawdę małe. I damy Rangersów? Nie. Rangersów damy tym. I wam też damy. I teraz musimy produkować support equipment. Chyba tak. Okej, okay, mam już Wargola, więc to weźmy sobie. Wydaje mi się, że prawie całe wszystkie cele w drzewku militarnym to jest takie jakaś misja. Że jakaś misja, jakieś coś zagranicznego. Okej. Okay. Mountaineers też mogą trochę pójść. Engineers też zrobimy. I w sumie powinniśmy ich zaatakować. Nie wiem co to był za. A, ten. Tak, eskalacja. Okej, okay. Wejdźcie im do stolicy, bo nikogo nie ma. Okej, okay. Ktoś był koło stolicy. Ale nie w stolicy. Podoba mi się, jak to szybko przeszło. Okej, okay. To są nasze kory, to są nasze claimy. Więc wszystko jest nasze. Czekajcie.
Tak. Zapomniałem o tym, że mają wyspę. Dobra, dobra. Okej. Okay. Po tym jak dosyć nieprzemyślane zrobiłem tą konferencję. W takim razie wracamy. Mamy tutaj kolejny manpower. Jest w coraz bardziej przypominam Chile. Więc czas teraz zaatakować Argentynę. Bo zgaduję, że dzięki temu, że trochę podbiliśmy nasze dywizje, to nie chcę tego. Dobra, się jakieś inne super fajne dywizje dać. Okej, okay, weźmy tego gościa. Myślimy tutaj, bo bliżej się nie da. Dobra, dajmy sobie trochę tutaj do Cusco. Amerykanie nas kochają po prostu. Dobra, i teraz jest pytanie, czy możemy to zrobić naprawdę? Nie. Możemy zrobić Chile, ale wydaje mi się, że to byłoby trochę głupie. Musimy mieć compliance. Nie powiem. Powiem, to jest głupie. Nie cierpię mechaniki z compliance'em. Ale okej, okay, coś tutaj mamy ciekawego. Mamy czołgi, mamy to, co możemy normalnie zdobyć. Mamy tutaj coś ciekawego. Ciągle nie wiem, jak to działa, ale widziałem to w poprzednim serii. Tutaj jakiś Jungle Division mamy. Mamy Hit Attrition. Nie no, pójdziemy tam. Okej, okay. Polar Refuse. O, czyli druga wojna się zaczęła. Dosyć szybko dojdzie. Okej, okay. A jak to wygląda z naszym... 112 tysięcy. Dosyć szybko produkujemy dywizję, więc może zwiększmy sobie tę produkcję. I tak, tutaj mamy już wystarczająco według mnie. Przydałoby się tutaj trochę dorobić od tego. Mamy... Nie mamy motorized? A, mamy. Tylko pierwszy. Okej, okay, w takim razie jak to wygląda ze stalą? Stal. Jest, ze stalą wygląda dobrze. Nawet można powiedzieć, że za dobrze. Dlatego musimy sobie trochę aluminium porobić. A po aluminium... wydaje mi się, że po prostu... trochę podbijemy to. No ta ropa będzie dla nas bardzo przydatna. Po czym... sobie też trochę... cywilniaczków pobudujemy. Nawet dobry plan. Okej. Wysyłamy. Widzicie, może macie tutaj dobre zaopatrzenie? No, nie umieracie. Macie dobre zaopatrzenie. Okej, okay, co tutaj mamy? Tutaj jeszcze mamy to. I co tutaj ciekawego? Lepszy inżynierku. My produkujemy support? Nie, produkujemy. Ja bym trochę powiększył tą produkcję, bo... teraz w sumie będziemy bardzo potrzebować ich, bo zrobimy bardzo, bardzo duże zmiany w tych dywizjach. I w sumie tutaj też możemy dodać kolejnych mountaineersów. Okej, okay, Polska skapitulowała. Dopiero. Nie no, nie mają szans, więc... nawet nie myślałem o tym, że... jakoś się tam będą bardziej bić. Okej. Okay. Wiecie co, te dywizje byśmy zmienili. Bo one w sumie... są głównym powodem. O, dostaliśmy... medal! Wow. Ciekawe. Nice. Okej, okay, jak to wygląda, bo ciągle klikam, ale złe. Dobra, mamy już w sumie już dochodzi do 150. Tutaj aż tak bardzo nie muszą ćwiczyć niektóre dywizje, więc to jest fajne. Tutaj...
tutaj powoli nam się budują. Czy coś tutaj może o to byśmy zrobili? Trochę idei. I wydaje mi się, że jak zrobimy ten cel narodowy, to tak, będziemy już mieli wystarczająco, żeby zaatakować Argentynę. Nie wiem, czy mamy wystarczająco dobre dywizje. Chciałem sobie wyprodukować te... właśnie te, tylko że jest trochę, że tak powiem, trochę je tak napakowałem, że... że aż tak... aż takie tanie nie są. Okej, coś tutaj mamy... może pociągi byśmy zaczęli produkować. Nie powiem, to byłoby bardzo mądra rzecz do zrobienia. Okej, my tutaj mamy kolej w ogóle? Nie. Możemy budować kolej? Okej, dobra, wybudujcie tą kolej. Okej, i jak to wygląda z Argentyną? Jeżeli to są wszystkie dywizje, które postawili przeciwko nam, to wydaje mi się, że to będzie raczej łatwa wojna. Okej. No trochę więcej tych dywizji stawiają, ale mają te dywizje górskie. Tylko że my też mamy dywizje górskie. Tego się nie spodziewają. Okej, coś tutaj ciekawego. Army attrition. No tak. Można byłoby. Okej, zrobione, wyłączmy. No nie powiem, trochę. Trochę pokazuje, że raczej nam łatwo pójdzie. Jeszcze sobie wezmę to. Nie mają nikogo. A tak. Dajmy na razie spokojny. Jeszcze dali. No naprawdę force attack to nie jest najlepszy moment, kiedy ciebie atakują. Chociaż trochę mi się utrzymało, więc można powiedzieć, że nawet mi się trochę to udało. Okej, coś tutaj mam ciekawego o logistykę. Coraz więcej dywizji się pojawia tutaj, co oznacza, że raczej to nie była cała armia, co tutaj wysłali. Nasza dywizja... Dlaczego nasza dywizja od tego jest taka słaba? Powinna być dobra w dżungli, ale... kompletnie, ale to kompletnie nic nie robi. To są dżungle? To są lasy! Serio? Dobra, wiecie co? Zamieńmy tę dywizję na tych już. Będzie lepiej. Myślałem, że te dywizje będą fajne, że będą takie, wiecie, że ho, ho, ho. Okazało się, że to są... mamy tutaj większość lasów. Dobra, przebiliśmy się w głównej mierze przez góry i teraz będziemy się przejechać przez dalszą część gór i lasy. Uwielbiam to. Więc na razie możemy sobie odpuścić jakąkolwiek ciekawą rzecz. Okej, co to jest? To jest lokomotyw. Najpierw chcę sobie support equipment trochę podbudować. Okej, myślę, że tak będzie najlepiej. Możemy dostać kolejny punkt. I na razie tyle, że tak powiem. Ponieważ więcej nie wydaje mi się, żebyśmy mogli zrobić. Okej. Lepsze supply, zawsze fajnie. Teraz mamy lepsze przygotowania do tego i tak, mamy kolejną dywizję, którą
W sumie aż tak bardzo nie chcę. Teraz zamień się w tą, wtedy będziesz bardziej zjadliwa dla mnie. O, ten admirał, znaczy admirał, marszałek nawet sporo dostał bonusów. Lama, lamy, tak, bierzemy lamy. Okej. Wygląda na to, że część jest takich, że mamy te na przykład górskie dywizje, one są bardzo dobre oczywiście w górach, a mamy mało organizacji, więc to, że nasze górskie dywizje oryginalne nie chcą walczyć, to mnie najbardziej denerwuje. Weźmiemy ich pod nowy rozkaz, mamy jakiegoś gościa, mamy tego gościa i byśmy zrobili po prostu coś takiego, że ty po prostu idziesz o tak. Mhm. No. Okej. Patrzymy, jak to wygląda. No i mamy problemy z zaopatrzeniem. Okazało się, że po pewnym czasie zaopatrzenie też będzie padało nam. Okej, na razie nie atakujcie. To nie ma sensu. Ile straciliśmy? 73 do 120 tysięcy. Nie jest tak źle, ale w głównej mierze nasza obrona pada. Czego nam brakuje? Prawie wszystkiego. Okej, mamy coś tutaj takiego, co by nam pomogło jako tako. Może jakbyśmy połączyli ten punkt zaopatrzenia, to mogłoby pomóc bardzo. Kurde, przyjęli nam. Okej, mam już ten punkt? Nie, bo zgaduję, że kolej się buduje trochę długo. Okej, wygląda na to, że Argentyna jednak potrafi się bronić. Teraz mamy ten punkt zaopatrzenia, przynajmniej. Okej, na razie niech się tutaj trochę pobijają na naszej obronie. A my już szykujemy kontratak. Gdzieś jest bardzo głęboko zakopany w dokumentach ten kontratak, ale jest. I co tutaj mamy? Tutaj mają problemy. Może jakaś dywizja, która mniej kosztuje. Coś, o właśnie, coś co najmniej kosztuje. Okej, co tutaj mamy? Możemy kolejny poziom zrobić. Wydaje mi się, że to jest w miarę dobry plan, żeby tak zrobić. Tutaj nie możemy wystawić nic, bo nie mamy zbytnio karabinów. Jak to wygląda? Wzrasta nam? Wzrasta i spada. Okej. Trochę do tego. Do gór na pewno. W ogóle nie wiem, dlaczego jest sens, żeby śnieg, dlatego że tak naprawdę to jest pełna pora roku plus okej. Plus w sumie góry też. Okej, czyli coś się bronią? Znaczy się my się bronimy, ale że przestaje już aż tak bardzo atakować, czy co? W pewnym momencie tak było. Okej, spróbujmy może podatakować, może się uda. Wygląda na to, że tak. I naszym planem jest po prostu przejąć jak najwięcej tych terytoriów. Żeby wreszcie się nie bić w lasach, tylko może na tych terenach. Mamy coś tutaj ciekawego? Nie, dobra, wracamy do gospodarki. Tutaj jest strasznie duże to drzewo.
Szkoda, że się nie wyłącza część, kiedy tam przechodzimy. Okej, okay, tego nie chcemy. My coś tutaj ciekawego. To jest ciekawe. Okej, okay, trochę bonusów do tych się zawsze przyda. Wygląda na to, że się powoli rozchodzimy po tych wszystkich prowincjach. Okej. Okay. Dobra, wygląda na to, że więc dalej już nie pójdziemy zbytnio. Więc na razie zastopujmy nasz marsz do przodu. Dobra, pytanie jest takie, czy oni też nie mają zobaczenia? Nie, nie ma, mają. Kurde, tutaj mają akurat punkt zobaczenia. Dobra, wybudujcie taką kolej. Spróbujcie wybudować tutaj punkt zobaczenia. Może się uda. Raczej długo to nam zajmie, ale możemy się postarać. Mamy tutaj możliwość? Mamy. Ok, w takim razie włączmy. Ok, tutaj teraz nas atakują. W głównej mierze, jeżeli tutaj dostaniemy ten punkt zaopatrzenia, to będziemy w miarę ok na późniejszą akcję. To jest taki problem, że oni tutaj nas biją i nie wiem, czy się uda mi na czas tutaj wszystko porobić. Okej, okay, jeden rok do przodu. Co możemy zrobić? Ciężarówki by się przydało też zacząć produkować. Jak tylko będziemy mieć szansę. Okej. Okay. I co tutaj mamy? Autarka czy International? I co nam da autarka? No, w miarę. Mamy tutaj to i to. Powiem szczerze, to bardzo interesująco wygląda. Dobra, co tutaj mamy? Battalion, modifier, combat with defense. Nie no, breakthrough, no to po co mi defense w głównej mierze, jeżeli mogę się przebić? Dobra, jak to wygląda? 11 lutego. Że oni co chwilę nas atakują. To jest denerwujące. Okej. Okay. Czy no to jest 11 lutego? Nie. 17. Ale szybko się robi, bo tam produkujemy. To co mógłbym jeszcze robić w międzyczasie, to jeszcze w innych punktach. Okej, okay. Ulepszenie karabinów, jakbyśmy ich jeszcze mieli coś. No, nasze braki w karabinach są okropne. Ile mamy? Infantry, no połowy karabinów nie mamy. To nigdy nie jest dobra zajawka, ale oni też nie mają zbytnio karabinów. Okej, okay. Potrzebujemy kolejnego poziomu tutaj. Po prostu. Okej, okay. Dlaczego w górskie dywizje wam się ten rozkaz rozkrakał? Okej. Okay.
Lepsza organizacja, zawsze fajnie. O nie, nie mówcie, że... Okej, dobra, atakujemy. Ponieważ oni tutaj nas zaczęli okrążać. Dobra, zajmijcie się tym. Naprawdę chciałbym tutaj przeciąć, tylko że... Bo tutaj dopiero mam jakiekolwiek właśnie szanse. Okej. Zmieńmy rozkaz. O tak. Dobra, mamy już tutaj punkt zaopatrzenia. Więc jesteśmy już na plus. Tutaj kapitulacja Francji. Dobra, dajcie mega agresywnie. Jesteście w stanie to zrobić. Wierzę w was. Dobra, nie wierzę w was. Nie jesteście w stanie tego zrobić. Największym problemem jest to, że my moglibyśmy tutaj jak zrobić takie przejęcie, tylko że mamy zbyt mało dywizji. Oni też jakoś zbytnio ich też nie mają, ale powinien wydawać trochę bardziej punkty na inne rzeczy. I teraz jest problem. Bo mają tak, 500 tysięcy im straciliśmy. Mają 72, mają też w miarę okej templatki, nie powiem. No ich templatki mają dosyć dużo artylerii. A my to mamy dosyć mało. Więc to też jest jeden z powodów, dlaczego tak słabo nam idzie. Możemy zawsze spróbować o tak zrobić. Może się uda. No chyba czas na mikro. Nie powiem, chyba czas na mikro. Bo tak to raczej się nam nie uda. Okej. Tutaj to wiadomo, że się nam nie uda. Lepsze karabiny. Okej, czy uda nam się przejść przez tą górę? O! No w sumie teraz jak jesteśmy na tym, to nie powiem, ale jesteśmy na lepszej drodze do zwycięstwa. Okej. Nie powiem, to jest znowu taka walka typu, że okej, jakoś może się nam udać, ale to trochę nam zajmie. Okej, ile potrzebujemy tego? Potrzebujemy Santa Cruz, żeby kontrolować. A czym jest Santa Cruz? To jest to! What? Next ball. Okej. Boom! Peru Bolivian Confederation. Mamy to. Okej, teraz musimy się pozbyć tego. Okej. Udało nam się zdobyć kory. Na to. Pytanie jest, czy też na to dostaliśmy, chyba nie. Więc trochę nam to polepszy sytuację, ale widzimy się w kolejnych odcinkach. Byłem z wami Dragon. No to, cześć!